Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w LEGO DC Super Złoczyńcy na konsolę PlayStation 4. W ostatnim odcinku zwiedzaliśmy Metropolis, jeszcze zrobiliśmy misję na końcu z Trigonem. No i w dzisiejszym dalej już kontynuujemy Metropolis, to jest już trzeci odcinek z Metropolis. Zrobimy sobie najpierw ten złoty klocek i ten, potem zrobimy Daily Planet, a potem pójdziemy do Sali Sprawiedliwości. Zobaczymy, jak nam starczy czasu na odcinku. Czemu ten durny złom nie chce otworzyć wystawy cennych kamieni? Potrzebny mi kryptonit! Ładnie podkreśla zieleń moich oczu! Oj! To nie są prawdziwe jaja. Nie, żebym myślał inaczej. Wiem od początku. Spójrz tylko na te jaja. Zrobię z nich wielką jajecznicę. Nie. Jajka sadzone. O nie, nie mogę się zdecydować. Jeśli serio... Zrzut wystawy autokierowcowej Star Labs. Montaż może być wymagany. Star Labs. Hej, to ci goście zrobili te cichobiegi Flasha. Dlatego tak szybko pędzi. Zmiana planów, ekipa. Zobaczmy, co się chowa w pudle numer 2. Jaki dziś jest dzień? Nie czekajcie, jak wezmę Jokera. Czegoś ci trzeba? Co się porobiło? Co to jest, słoń? A nie, to jest mamut. Ale słodki. Wielkie dzięki, mamucie. Jesteś świetny. Dziękuję, dziękuję. Przyjmuję to w imieniu klubu przeciwników Batmana. Yo, Harley! Zwyciężyłem! No więc nie mogę jeździć na mamucie. Ale super. Albo może zostawię tutaj. Fajnie by było, jakby to była normalna taka, wiecie, postać jako pojazd dostępna. Dobra, tu jest złoty klocek. Tej misji tutaj chyba nie było. Nie wiem, najpierw ogarnijmy złoty klocek, potem misję. Chcę najpierw załatwić wszystko to, co jest tak luzem porozsiewane w świecie, a dopiero potem pozaglądać do tych wszystkich, wiecie, miejsc jak Daily Planet i tak dalej. Dobra, tu jest potrzebny Clayface. Blaze Comics. A dlaczego ciągle mnie to spotyka? Witaj, bratnia komiksowa dusza! Jesteś pierwszą osobą w naszym sklepie Blaze Comics. Można czytać i przeglądać do woli dzięki LexCorp Industries. Za zebranie w wyznaczonym czasie komiksów z boosterem Goldem przyznajemy bony. Aby zwyciężyć, pobij nasz boosterowy rekord. Aby rozpocząć zakupowy szał, pogadaj z Herosem, boosterem Goldem! Czas na złote trofea ze złotym boosterem! Figurki boostera Golda, czyli moje, są warte 50 booster punktów. Trzyma kupy!
prawo do wizerunku? Gratulacje, drogi kliencie! Booster Gold sprowadził dla ciebie coś bardzo superowego z dalekiej przyszłości! Proszę, weź to materialne dobro. Nie jest to mały złoty posążek, ale zawsze coś! No i guru gier, zdobyliśmy kolejny ten wpis. Fani poszukiwani, a widzicie, czyli odblokowała się kolejna misja. W takim razie zróbmy od razu, tu jeszcze jest wyścig. Pan akurat ma sporo czasu, sir! Może zmieńmy postać. To prawda, bo... Hej! Wszyscy inni herosi pracują nad wizerunkiem na fali tego szału leksikogramu. Tydzień temu Wonder Woman zamieściła zdjęcie obiadu i zebrała dosłownie miliony polubień, czy czego tam. Co oznaczałoby, że ma jakiś milion więcej fanów od Dana? No dzięki, Skic. Ale znasz mnie przecież. Muszę wziąć w tym udział. Poszukajmy oddanych booster fanów i uroczych booster fanek. Poróbmy fotki i wrzućmy do sieci. No nie ma problemu. Zakład, że gdzieś tu coś pstrykają. Tędy! No to jest już typowe, że się misje po jakimś czasie odblokowują. Kto chce mieć fotkę na leksikogram z moją osobą? Chwila, co? To się udało! Jak chcesz mieć oznaczenie na zdjęciu, to polecam je osobiście znaleźć. No dobra, szukajmy kolejnego fana! Słowo fan ma identyczne znaczenie tak dziś, jak i w XXV wieku, sir. Ej, jej! To Blaster Gold! Chyba Booster Gold, ale booster maniacy przecież wiedzą. Tak powiadasz? Tam bym sobie z nim chętnie strzelił fotę, czemu nie? Lubię sobie robić zdjęcia z różnymi ludźmi. Dobra. Masz szczęście! Znajdziesz się na najpopularniejszym zdjęciu na leksikogramie! I to z Herosem! On naprawdę jest prawie że oryginałem! Nie ma po co wzywać policji! A można prosić o zamazanie twarzy przed udostępnieniem? Na pewno się postaramy! Zdjęcia! Wow! Zielona latarnia! Można prosić o autograf? A dlaczego ciągle mnie to spotyka? Muszę wam szczerze powiedzieć, że... Juszku, to Booster Gold! I pozuje za darmo do fotek, które można wrzucić do internetu! Jak pragnę zdrowia, gdzie? Że co się dzieje? Wspaniale! Dzięki temu z pewnością uzyskam sławę na leksikogramie. Spójrz, już prawie prześcignęłam Boostera Golda pod względem liczby obserwujących. Czy to nie dziwne, że to Booster Gold powiedział mi o tej najnowszej rozrywce nastolatków? Wciąż mam problemy z określeniem wieku ziemian, ale on nie wygląda... Powinno wystarczyć. Będę je wrzucał. A raczej Skic się tym zajmie przez kilka kolejnych dni i wkrótce zaleją mnie serduszka i releksikogramy. Nie chcę psuć panu humoru, ale Vixen właśnie zaleksikogramowała zbliżenie swojego oka. Niech to. No, ale jest jeszcze fotoklika. Pewnie mógłbym zostać tam królem. Zwłaszcza jeśli nie ma tam innych bohaterów. Jeszcze jeden dowód uznania wobec najszybszego z najszybszych. No okej. A tam jest gwiazdka. Ale chyba jej nie pomożemy, prawda? To się nie da się jej pomóc. Nie jest oznaczona jako misja. Dobra, zobaczmy ten wyścig tu. Potem zróbmy tamtą misję i chodźmy do Daily Planet. W sumie prawie ogarnęliśmy wszystko w Metropolis, bo tu jest portal do Apokolips. Tam już nic nie ma ciekawego. Najszybciej, żeby zebrać kasę, to po prostu trzeba będzie zdobyć mnożnik monet razy 2. Potem jeszcze to przyciąga, czy to zbieranie tych przezroczystych monet. Najłatwiej będzie zbierać kasę. Dobra, to potrzebujemy postaci z super szybkością.
Weźmy sobie flasza może. Zejść z drogi szkarłacnemu sprinterowi! No i lecimy. Ciekawe, w którym okrążeniu odpadniecie! Dostają ci, co wiedzą, o co biega. No. Łapiecie? Chyba ta jaskinia tu jeszcze jest. Ciekawe. Ale nie, dobra, my musimy stąd spadać. Ewentualnie możemy sobie wziąć punkt informacyjny John'ego DC. Chyba nic się nie stanie złego. Po prostu zrobimy szybką podróż z powrotem do Metropolis. Wow, dinozaury. Kurczę, tylko nie chciałem teraz zdobywać tego. Wiadomo, że trochę jest tu łamigłówek. Nie, wiecie co, inaczej to zrobimy. Olać to na razie. Wracamy do Metropolis. Wyścig jest tutaj nam zaliczony, okej. Okay. Także chodźmy od razu. Stepnijmy się do Daily Planet szybko. Nie chcę mieszać na razie. Bat jaskinią i tak dalej zajmiemy się później. Nie teraz. Gdybym tylko mógł się tam wedrzeć siłą. Dobra, tu jest jakiś mamut. Zróbmy jeszcze dla niego misję. Nie jestem typowym rabinem. Serio mówię, zapytajcie tatę. W muzeum trwa właśnie wystawa mamutów. Pokazują na nie inne mamuty, tak jak ja. Chcę się z nimi zaprzyjaźnić, ale nie wpuszczają mnie do środka. Sam sobie nie poradzę, bo mają tam pełno kamer i zamków. Bo możesz mi, co? Co powiesz? Jasne, że ci pomogę. A, to dlatego się odblokowała ta misja, bo tam wcześniej był mamut. Mam prawo tu być! Rozwalmy tych tutaj gliniarzy. Oj, tu jest kolejna budka. Od razu ją rozwalmy. Zawczasu. Dobra. Biegnijmy za mamutem. Dobra, możesz coś zrobić z tymi roletami. Jasne. Nie ma żadnego problemu. Zajmę się tym po swojemu. Nie takich mamutów się spodziewałem, ale wydają się miłe. Ten tutaj ma na imię Archibald. Dziękuję za pomoc w poznaniu nowych przyjaciół. Mimo, że nie są mamutami takimi jak ja, to okazały się urocze i miłe. Zostanę tu trochę dłużej. Do zobaczenia.
O, nieźle! Mam znowu... A, znaczy... Jak chyba słodko. Coś odnalazłem. I mnie to nie rusza. Dobra. To co, już zrobiliśmy tą misję. Tu jeszcze jest złoty klocek. Zanim pójdziemy do Daily Planet. Podobno nieopodal Arkham są jakieś nawiedzone drzewa. Ciekawe, czy któreś daje magiczne pieniądze. Byłoby miło. Dobra, kupiłem tego Shazama. Ojej, czas bohaterzyć i jazda! Ale generalnie nie będę kupował na razie postaci, bo chcę najpierw wbić, wiecie, mnóstwo kasy, mnożniki. Potem się pokupuję wszystkie te postacie. Dobra. Gdzie jest ten... złoty klocek? Tu, w środku? Nie, bo ja tutaj nic nie widzę. Na razie. Chyba, że tu. Nie, nie tutaj. Piętro niżej. Jazda na mamucie jest zabroniona. Każda osoba, która zostanie na tym złapana, może stracić członkostwo Muzeum Historii Naturalnej w Metropolis. Aha, no to już jeździłem na mamucie trochę za późno. A tu kogo potrzebujemy? Shazam! Już łatwiej było zrozumieć prawa autorskie. Na studia. Nic nie umknie mym strzałom. Dobra. Może dzięki temu zdołam udowodnić swoje niezrównane ucznicze umiejętności. Teraz możemy już pójść do Daily Planet, myślę. Mamut karłowaty żył na terenach Ameryki Północnej. Osiągał wzrost do 240 cm i imponującą wagę 720 kg. Dobra, no to możemy wbijać do Daily Planet, którędy się wchodzi. No i kolejną budkę rozwaliliśmy. Dobra, wbijamy, tam jest kolejny złoty klocek. Potem może się ogarnie Sala Sprawiedliwości. Witamy w Daily Planet, absolutnie najlepszej gazecie świata. Podczas dzisiejszej wizyty zapraszamy do obejrzenia naszego cuda nowoczesnej nauki. Zainspirowani Supermanem, ujarzmiliśmy tu w Daily Planet energię słońca, która zasila teraz budynek. Ciekawie, no i mamy naszego Jimmy'ego, który nam towarzyszył przez tyle odcinków, przed każdą misją. Nawet Superman nie zdołał wyważyć tej drzwi. Powiedz szefowej, że nie ma miejsca dla jej niedorzecznego nadmiaru. Wzywają mnie rośliny. Nie mogę ich zawieść. A tutaj co można kupić? Ktoś nowy w te klocki. A, bo to jest podgląd tych mini zestawów. Jeszcze ich nie zdobyłem wszystkich, ale na pewno jak już zrobię wszystkie poziomy na 100%, to wam pokażę. Jak zawsze zresztą, to już jest trochę taka tradycja. Również te gazetki z DLC, z poziomów z DLC będą się tam pojawiać. Dobra, co mamy tutaj? Jakieś pokrętło.
Ja! Dobra, teraz musimy pójść na górę po to. Wrócić do Sefowej bez niczego i tłumaczyć, że nasz delikwent zamknął się w schowku. Nie znowu! A może wyjdzie, jak rozsypiemy mu kukurydzy? Albo go przechytrzymy? Potrzebujemy planu. Nie mogę wiecznie tak płuc. Dobra, rozwalmy tu wszystko. Tu jest potrzebny Joker. Mamy tutaj trzecią roślinkę. Nauczyłem się doceniać piękno natury. Nawet sobie nie wyobrażasz, o czym szumią wierzby. Ekstra, ekstra! Czytajcie, póki świeże! Bufonie jeden, to opróżniło prasę. Ach, dzisiejszymi czasy to już naprawdę na nikogo nie można liczyć. Zapewne nie wyznajesz się na tym, jak odpowiednio wkładać te płytki. Hm? No chyba jednak nie. Ciekawe, czy są jakieś instrukcje. Jak drzewo duże, to nie jest małe, więc może zacznij od największego. Czekajcie. Dobra. Matka natura ci dziękuję. Weź tę niezwykle organiczną substancję w darze. No i super. Coś tu jeszcze. Wiecie, że nie jesteście naprawdę roślinami, nie? Więc może stąd zmiatajcie, zanim zapuścicie korzenie? Dobra, możemy chyba stąd już spadać. Zobaczmy Daily Planet. Nie, już tutaj w sumie nic więcej nie ma. Tylko podgląd mini zestawów. Tutaj tak samo już nic nie ma. Ale tutaj, w sali sprawiedliwości jest jeszcze... Widzę... Misja. Weźmy kogoś, kto lata może. Shazama na przykład. No i mamy kolejną budkę. Dobra, tu jest kolejna misja. Nie zgoda. Znajdziemy coś, co cię rozweseli. Ale świetny Pegas. Czy mogę prosić cię o pomoc? Odkąd przybyliśmy do Metropolis, mój Pegas Niezgoda jest przygnębiony. W wielkim mieście nie mogę znaleźć żadnych pegazich przysmaków. Możesz się udać do Smallville i zdobyć dla nas kilka? Jasne.
Prawdę mówiąc, nawet już byliśmy w Smallville jakiś czas temu. Zaraz, którędy do Smallville? Chyba tamtą autostradą. O, w ten sposób, tędy. Tak, w Smallville już byliśmy, wszystko ogarnęliśmy nawet na 100%. W sumie w Metropolis też już powolutku zbliżamy się do 100%. Jeszcze zostało co prawda kilka złotych klocków i questów, ale jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Hej! Zamierzasz za to zapłacić? Hej! Moja mieszanka! Ciekawe, czy się dało odblokować tego Pegaza niezgodę jako pojazd. Byłoby fajnie. Lubię strasznie Pegazy. Hipogryfy i tak dalej. Dobra. No i oczywiście gryfy też. O, jeszcze jedna marchewa. I jest git. Możemy wracać. Już mamy 5 budek rozwalonych w Metropolis, więc pozostanie nam jeszcze 5. Mamy wskazówki, gdzie one mogą się znajdować, więc też nie powinno być problemu. Już też powoli muszę zacząć robić tę misję na 100%. Podbić świat biznesu. Krok drugi. Podbić świat. Bardzo ci dziękuję. Niezgoda od razu poweselała. Masz u mnie przysługę. Podziękuj, Niezgodo. O, wow! Bohaterowie to znajdują same fajne różności. Rzadko spotykam już Supermana. Shazam! Donna Troy. Okej, Donna. Pokaż im, jak się gra. Ona umie przyzywać tego... Nie, myślałem, że ona umie przyzywać tego Pegaza, ale chyba jednak nie umie. Mocha frappellate chino z sojowym. Dobra. Wejdźmy do środka. I teraz tak, tu jest złoty klocek. Stać mnie na to. Okej, ten złoty klocek jest chyba już w środku. Jakie się skiry trzymały przed taką ekspertaz i przeszkadzało mi w strzelaniu serwisku. A blask toksycznych odpadów daje tak... Dobra. Cele. Aha, my jesteśmy w obserwatorium. I coś tutaj trzeba zrobić jeszcze? My już tu byliśmy, nie? Podczas robienia fabuły. Mamy strzałkę w prawo. Nie wiem, bez czy dobrze idę, czy nie. Naprawię. O, hejże ho! Wybacz ten bałagan. Myślałby kto, że jak ktoś umie wyprasować pelerynę, to i po sobie sprząta. No ale okej, muszę się pozbyć tych pudeł, tylko... Żadna niespodzianka, że w tej całej demolce uszkodzili nam system osłon hangaru, ale teraz nie mam jak dotrzeć do sprzętu. Masz może czas pomóc, co? Proszę? Myślę, że będę miał czas. Będzie potrzebna tutaj chyba telekineza. Czyli coś, co ma Azerat. Najpierw to rozwalę. Ha!
będzie potrzebny Riddler. No proszę, czy ludzie nigdy nie znudzą się ułatwianiem mi życia? Co? O! Czy to moja robota? Ja się stąd zabieram. Zostawiam ten problem technicznym. Cudownie. Jeszcze dwie sztuki. Jeszcze dwie sztuki, tak? Dobra, myślałem, że tutaj coś jeszcze będzie, jak to rozwalimy. Najwidoczniej nie. I tak lepiej sprawdzić. Nie pomyślałem, żeby zapytać, skąd je zabierasz, ale co mnie to obchodzi? Przecież najważniejsze, żeby wykonać robotę. A, zapomniałem, że on też się może zmniejszać. No i wejdźmy sobie tu. Okej, mamy ostatni kwadracik. O, dobrze. Skoro mamy wszystko gotowe, konsola kontroli energii pola powinna już działać. Ale coś nie tak. I co to jest za dźwięk? Nie! Co to jest? Nie, przecież ja to muszę teraz zresetować. O, szef, naprawdę nie będzie szczęśliwy. To są jego nowe meble. Znaczy, były nowe meble. Czy to w ogóle zawsze tam było? Może pójdźmy i sprawdźmy, nie? A może Kevin zechce mu powiedzieć? Kevina to lubi. Dobra. To odkryliśmy złoty klocek tutaj w obserwatorium, ale wciąż mi coś nie gra, w sensie, gdzie jest drugi złoty klocek, jak wejść do sali sprawiedliwości, czy do tej hali. Dobra, to stąd spadamy. No i dobra, zdobyliśmy jeden złoty klocek, bo już się nam nie wyświetla. Tu jest sala sprawiedliwości, obserwatorium. Ciekawość w hali sprawiedliwości. Moje życie mija na szybkim kroczeniu przez dzielnice finansowe bez patrzenia na boki. Czy ludzie nie rozumieją? A czekajcie, co jest tu? Dzień dobry. Proszę wybaczyć, instalujemy obecnie nowe środki bezpieczeństwa. Póki nie przyjdzie rozkaz, są wyłączone. Taka zagadka. Po co komu ta bzdura i czemu tracę na nią czas?
Muszę pamiętać, żeby spytać Batmana, co wylał na kostium. Nie da się tego zmyć! Trzeba wybrać kwiatki w pokoju Flasha. Bardzo lubi radosną atmosferę, jaką wprowadzają. Trzeba tutaj wszystko rozwalić i dowiedzieć się... Czy ja pamiętałem, żeby odebrać rano gazetę? Tak, pamiętałem! Gdzie jest złoty klocek tutaj? Weźmy kogoś, kto lata. Ale weźmy najpierw tak, Atoma. Tutaj. Woman jest taka wspaniała i do tego jeszcze taka miła. Tu coś mamy. Ciekawe, czy żon dziś na chwilę wpadł. O nie, puzzle znowu. Naprawdę trzeba musieli walnąć te puzzle teraz. W końcu się udało. Prawda, nienawidzę puzzli. Nie dotykaj tego. To niezwykle rzadki artefakt obcych. Jak ośmielisz się choć go tknąć, powiem Supermanowi i będziesz mieć kłopoty. No, już się boję. Dobra, a tutaj co? Niech się zaczną łowy. Jest potrzebny Joker.
i dobra. Myślę, że zrobione. Mamy kolejny złoty Superman klocek. Będzie strasznie zły, jak mu o tym powiem. Ach, lepiej to sprzątnę, zanim wróci Batman. Strasznie się czepia jakiegokolwiek nieporządku. No i trzeba będzie wyczaić, gdzie jest ten ostatni złoty klocek. Czy on przypadkiem nie jest na dachu? Nie, na dachu może budynku? Aha. Jest na dachu. Ale wiecie co, może już to zrobimy w kolejnym odcinku, bo już nie chcę przedłużać jakoś specjalnie. Chociaż, no nie wiem. Zobaczymy. Zależy ile to by miało potrwać. Okej, 1 na 5. Wiecie, też nie chcę, żeby za długi był ten odcinek, bo już tak trwa 43 minuty. Dobra. Promienia Metropolis. Należą mu się chyba czasem wakacje. Jeszcze trzeba znaleźć dwa. Te przełączniki, guziki, jak zwał, tak zwał. I one raczej będą na zewnątrz. O nie, dobra. Został jeszcze jeden przełącznik. Ja tam się cieszę, że Gotham pozostaje w cieniu Metropolis. Tak powinno być. Wiesz, układałoby mi się o wiele lepiej, gdyby hejterzy znaleźli sobie kogoś innego do hejtowania. Okej, dobra. Nie moja wina, że się do tego nie nadaje. Już wiem. Tutaj jest kolejny, ale najpierw musimy aktywować guzik. Czekajcie, gdzie jest guzik? Aha, tu. Dobra, już znalazłem. Weźmy cheaty. Dobra. Teraz będzie nam potrzebny Green Lantern. Poziom mocy w pierścieniu w porządku. Zaczynajmy misję. No i okej. Mamy kolejny guzik. I teraz już Batman wystarczy, że rzuci batarangiem. I mamy złoty klocek kolejny w Hali Sprawiedliwości. Zlećmy po niego. Dochodzą mnie szepty o jakiejś imprezie po zachodniej stronie. Może to nie zielone świecidełko, ale i tak fajnie. No i dobra. Myślę, że na dzisiaj to już wystarczy. A w kolejnym odcinku zrobimy sobie jeszcze tutaj te dwa złote klocki i wyścig, co zostały. Plus dokończymy te wyzwanie z budkami, bo jeszcze nam 5 zostało. No a potem przejdziemy w lewo. To jest chyba Asyl Arkham.
Także będzie na pewno klimatycznie. No to cóż, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z LEGO DC Super Złoczyńcy. Cześć!